Kiedyś pamiętam, miałem autobus 10 lat, 10, 11, 12 nawet mógłbym mieć już. Jakoś tak w miarę wcześnie. Pamiętam, że w sklepu, tak zawsze przy lazie były cukierki pozostawiane do takiego Michałka jednego. Wiesz, po prostu ukradłem, nie? I żeby było śmiesznie, to wziąłem, ukradłem tego Michałka. Wyszedłem oczywiście ze sklepu. Siemaneczko, witamy wszystkich serdecznie. Pierwszy odcinek Piłkarski Poker. Moim gościem jest Łukasz Juras Jurkowski. Uszanowanie. Siemaneczko, gramy w FIFA sobie dzisiaj. Dla odmiany coś nowego. Dla odmiany coś nowego, tak. Dla ciebie w sumie nowość, no bo jak ty na Xboxie cały czas, znaczy na tym, na PlayStation. Nie, nie ma tak dużej, wiesz, kiedyś były takie czasy, że nie mogłem zdecydować się, bo wychodziło dużo ekskluzywów i na Xboxa i na PlayStation, więc postanowiłem, że będę miał i PlayStation i Xboxa w domu. Tak od czwórki już wyrosłem. Tak, żeby było bogactwo trochę widzę. Bogactwo. Dobra, od razu was zapraszam do lajkowania kanału i oczywiście subskrybowania. Dobra, to kim gramy? To co, ja Manchester czy ty Manchester? No to zagraj United, no nie będę ci zabierał. Dobra. To ja już mam. No dobrze. A nie, ja Liverpool, się... Boże, ale bym zrobił to. Ja już mam i Liverpool wybrał. No dobrze, tylko kurczę, nie, kim ja mogę zagrać? W takim razie, jeżeli nie United, Hiszpania to mi nie leży. No dobra, wiem kim zagram. Swoim drugim klubem City? Chyba twoim. Nie, wiesz co, Bayernem zagram, bo Lewandowski. Nasz Polak rodak. To dlatego tylko i wyłącznie. Dobra. Ja gram u siebie, więc ja czerwone. Dobra. Chociaż w sumie tak sądząc po miejscu, gdzie tu nagrywamy, to chyba ty grasz u siebie, nie? Tak dobrze. Ja gram u siebie, ale nie mogę zagrać Legio kontra United, bo mnie, wiesz, objedziesz straszliwie do zera, no. Dobra. Muszę mieć jednak trochę godności zachowanej. Łukasz, mam tutaj listę pytań do ciebie. Dobra. I tak, pierwsze pytanko, będę tak ci wiesz, co jakiś czas trochę dekoncentrował cię, żeby cię pokonać. Od razu wam powiem, że z Łukaszem związaliśmy się taką umową, że jeżeli ja go pokonam w FIFA, to on nie będzie chciał, nie będzie żadnych tam roszczeń w oktagonie. Nie, nie, absolutnie nie, nic z tych rzeczy. Matisz niestety nie zagra, bo tu musi zagrać. Mam problem, nie będzie Martiala, no Mata chyba nie zagra u mnie. Blinda ściągamy, bo ślepy musi sobie zejść, bo w to miejsce musi wejść Luke Shaw. Kurde, Luke Shaw, tego to szkoda troszeczkę, nie? Szkoda Shaw'a, no. Naprawdę, bo on jest... Nie, musi gdzieś ten... poszukać gdzieś formy. Dobra, ja już chyba. Ja w zasadzie chyba też. No, Laba, Robin... No dobrze. Dobra, Łukasz, to ja ci może od siebie zadam moje pierwsze pytanko, powiedz mi, bo poznaliśmy się na spotkaniu partnerów LVBetu. Tak jest. Tam właśnie żeśmy w sumie dogadali twoje uczestnictwo tutaj w moim programie. I teraz do ciebie takie pytanko, czy przygotowywałeś się wcześniej, wiesz, na to spotkanie? Chodzi mi o FIFA oczywiście, nie? Czy to był dzień jak co dzień dla ciebie? Dzień jak co dzień, to tak, ale nie, wiecie, jak staram się grać na co dzień, mam FIFA 18 w domu. Nie mam czasu za bardzo, żeby grać, ale jak jest chwila, żeby sobie zrobić kawę i zagrać nawet jeden mecz czy dwa, no to z chęcią to robię, wiesz, jakąś formę relaksu. Ja jestem graczem w zasadzie od zawsze, od dzieciństwa, wszelakie gry. No tak, to jak jest na rowerze, więc, nie? Tak, więc staram się grać. Nie jestem najgorszy taki, wiesz, że tam nie objedziesz teraz 10-0, to się nie zdarzy. To się nie zdarzy. Deklaracja poważna. Tak, Lewandowski zaczyna jeszcze, wiesz, Lewandowski. Tak, ten nagrywamy to w chwili, kiedy zdobyliśmy awans, nie? Na mistrzostwa. No to wiesz, kurde, to jest świetne, nie? Że dożyliśmy w ogóle czasów, że mamy taką pakę. To jest, no naprawdę, to jest naprawdę fantastyczne. Już teraz nie ma, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, tylko rozdajemy karty, wiesz, w grupach i teraz będą nas się naprawdę bać. To jest fajne. To jest trochę stary, ja bym to trochę przeczuł nawet do Manchesteru. Manchester United teraz taki delikatny kryzys i wiesz, wygrywamy teraz po 4-0 z takimi, wiesz, no może nie amatorami, ale słabszymi drużynami, średniakami, no ale z tymi samymi średniakami, z którymi remisowaliśmy i przegrywaliśmy w tym sezonie jeszcze trzy pasy temu, nie? Więc ja to się cieszę nawet, wiesz, takiego zwycięstwa nawet ze San Marino stali, nie? Bo jednak wiesz, to jest wszystko na plus i... O Jezu, Łukasz, widzę... Ty mnie oszukałeś, ty nie jesteś tym samym graczem, co gra. Nie, no nie, spokojnie, na razie wiesz. Pierwsza wczutka, muszę też pada wyciąć, bo trochę jednak jest inna geometria tego xboxowego. O, ale odwaliłem. Przejdzie, ojej. Nie, przejdzie do Neuera. A wiesz co, a propos Lewandowskiego, ja też zresztą po awansie do Euro, bodajże do Czarka Kucharskiego pisałem, że wiesz co, ja jestem cholernie dumny z jednej też rzeczy bardzo ważnej, że
utalentowanych zawodników. Była era, wiesz, tych polskich naszych piłkarzy, Bońka, Lubańskiego, inni gdzieś tam nasi ojcowie się wybierali, dziadkowie. A my mamy teraz erę Lewandowskiego, nie? I cholernie się z tego cieszę. A propos lewego, to prawie ci bramkę wcisną. Świetnie teraz. O Jezus! I z tego się cieszę, nie? Że kurczę, mamy w ogóle Polaka, który jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Tak, bo to nie tylko chodzi, dokładnie, nie chodzi o reprezentację, tylko on ogólnie naprawdę przecież jest według mnie chyba w top 3, 4, nie? Napadziorów na świecie? Na bank. Na pewno. Na bank i kurczę, że wiesz, nie mamy żadnych kompleksów już tak naprawdę, nie? Tak, dokładnie. Ja mam tak właśnie, że się nie boję teraz o wynik, nie? Jeżeli chodzi o reprezentację. I zobaczymy, jak to mistrzostwo wyjdą. Fajny czas, Ja tam się i może uda się gdzieś tam na jakiś mecz do Rosji pojechać. Może ze dwa jakiś pojadę, taki kawałek. No, to by było dobre. Może nawet się... No, ja czemu nie, kurde, ja to nawet chętnie... A wiadomo, że będzie, wiesz, kibicowsko gorący ten terem, bo to, wiesz, to ruskie to zgrane. Tym bardziej, że tam nieładnie też ruski przywitaliśmy u siebie, nie? Chodzi mi o kibice, tam były ekscesy, dlatego wiem, że tam będą, wiesz, jakieś tam... Na pewno, tym bardziej oni kibicowsko bardzo dobrze są zorganizowani, więc przypuszczam, że trzeba będzie wiedzieć, gdzie chodzić, no. O, też, jak pokazało Euro... Nie przeszkadza im centrum miasta. No to prawda. O, wiesz. O Jezu, jakby to przeszło. Dobra, Łukasz, słuchaj, drugie pytanko, to pytanie ode mnie. Słuchaj, długo szukałem, żeby... Szukałem właśnie, długo próbowałem wymyślić jakieś określenie, które by bardzo dobrze opisywało twoją osobę i na myśl mi przyszło człowiek od wszystkiego, stary, bo tak naprawdę, słuchaj, jesteś speakerem na Legii, komentatorem sportowym, i co jeszcze robisz? Jestem zawodnikiem, wiesz, podobnie. I dokładnie, o to mi chodzi. Jesteś jeszcze zawodnikiem sportowym. Jestem konferansjerem, kanonserem, prowadzę, wiesz, mnóstwo imprez. Dodatkowo trzeba, warto powiedzieć, nie, że tak naprawdę w komentowanie chyba zacząłeś, bodajże jak jeszcze byłeś chyba aktywny. Ja pierwszą galę, którą komentowałem z Andrzejem Janiszem. Ale, że zagrałem. Rzucę to, aj. To był 2004 rok, więc tuż po pierwszym moim starcie, pierwszym turnieju KSW. Więc trochę to... Znaczy, wiesz, wtedy nie było aż tyle komentowania, więc była jedna gala na pół roku. To było dobrze, razem z popularnością tego sportu w Polsce. Telewizje zaczęły się tym bardzo mocno interesować. I zaczęło się robić tego naprawdę dużo. No to prawda. Powiedz mi w ogóle, jak znajdujesz czas na to wszystko? Bo tak naprawdę, wiesz, jeszcze masz przecież rodzinę, czas prywatny, nie? I ja się dziwię w ogóle, czasu prywatnego nie mam aż tak dużo, wiesz, ale ja akceptuję to, co robię, nie? Łatwo mi, jak mówiącego za dużo chciałeś. Wiesz co, ja lubię moją pracę, lubię to, co robię. Nie jest tak, wiesz, ja też troszeczkę zbastowałem, bo też dorosłem do tego, że nie wszystko się robi kosztem pracy, no ale fakt jest taki, że faktycznie czasu wolnego i nie mam za dużo, cały czas wszystko w biegu, no ale ja to lubię, wiesz, teraz jeszcze sobie dołożyłem, że postanowiłem zostać aktorem, w cudzysłowie oczywiście, więc to też będzie mnie angażowało dosyć mocno. A możesz coś dać więcej, czy nie bardzo? Wiesz co, jeszcze nie, no ale, wiesz, do kogo ja mogę zagrać, no tak naprawdę? Podejrzewam, że jakiegoś kibola. Bandytę, no wiadomo, kto robi w Polsce filmy o bandytach. No tak. A słuchaj, w ogóle miałem z ciebie zapytać, bo ja ogólnie na co dzień sobie rapuję, wydałem tam kilka sobie płyt. Jedną mam, dostałem. Jedną właśnie dostałeś, tak, to o Manchesterze United, słuchaj. I właśnie połączyłem takie dwie pasje, nie? Muzykę plus piłkę nożną. I tak zastanawiałem się, jak ty byś połączył na przykład swoje dwie pasje, załóżmy piłkę nożną i sport walki. Powiedz mi, czemu ty się nie bijesz na stadionie? Wyrosłem, wiesz. Panie sędzia, tam był karny. Nie, to sędzia Marciniak, to ogarnia temat dobrze. Akurat lubię sędziego Marciniaka, wbrew poprzedniej opinii, wiesz, na Legii tym bardziej nie cieszy się dobrą tą. Ale miałem okazję z nim pogadać, fajne podejście. Zresztą bardzo, bardzo podobne mam podejście na kilka tematów. Także... Rozumiem, że można go nie lubić, ale spoko, tak, prywatnie. Oczywiście z wieloma decyzjami na Łazienkowskiej 3, jeżeli chodzi o sędziego Marciniaka, również się nie zgadzam. No ale trzeba umieć oddzielić, nie? Taką i wiesz co, ja też dorosłem do pewnych rzeczy, wiesz. Też się inaczej traktuję wiele spraw. Przestałem się... O Jezus Maria, teraz specjalnie zrobisz, zagadujesz mnie, żeby tutaj zaraz coś wcisnąć. Po prostu dorosłem do wielu spraw, do wielu tematów, nie traktuję już niektórych tak bardzo serio, jak traktowałem, wiesz, parę lat temu. Nie? Robi się niebezpiecznie. Szczególnie też w świecie kibicowskim, bo to się, wiesz, wszystko może się zmieniać.
no fakt. Powiedz jestem mi, kibicem Legii całe życie, całe życie kibicem Legii będę, wiesz. I dlaczego masz to, wiesz, nie ukrywać? Ale tak jak kiedyś, nie, wiesz, ja sobie jestem cholernie dumny, to w ogóle nie ma co mówić. Nie no, bardzo fajna sprawa, bo ja jestem za tym, żeby każdy kibic, nawet najmniejszego klubu i nieważne już tam, nawet nie chodzi o te podziały kibicowskie, ale być swoim klubem to jest fajna sprawa. Co, ja mam wielu znajomych w tych. Ale wy! Ja mam wielu znajomych bardzo mocno na tym 13-letnich klubach do nas z Poznania, wiesz, kilku naprawdę fajnych ziomków. No. Ale wiesz, to no, o tym polega, no jeszcze raz, wiesz, wiadomo, że na meczach na, siedzimy na trybunach i siedzimy z siebie i każdy będzie, wiesz, wyzywał siebie od najgorszych, ale po meczu, no to trzeba umieć oddzielić ten dystans, tak, do tego wszystkiego. Powiedz, to jest fajne. Powiedz mi, Łukasz, przełomowy moment, który sprawił, że jesteś kibicem Manchester United. Od kiedy to się... Nie, no myślę, że tak jak wielu wiesz, młodych chłopaków, którzy w 99 oglądali finał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, a propos, gramy, może podświadomie wybrałem też tego, ten Bayern. No i wtedy, wiesz, ta fantastyczna końcówka, zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów i wiesz, człowiek dostrzegł nagle kurde, wiesz, w ogóle jaka to jest ekipa. Zawsze byłem fanem angielskiej piłki. Ty jeden strzał oddałem, rozumiesz to? No i tego, wiesz, tego się trzymałem, na razie, wiesz, statystyki nie grają. Dlatego United. No i tak konsekwentnie tego 99 staram się śledzić losy, to co dzieje się na Old Trafford, wiesz. Nie mówię, że jestem, wiesz, takim fanatykiem, bo też nie mam czasu na to, żeby fanatykiem być, ale wszyscy znajomi, którzy wiedzą troszeczkę o mnie, to wiedzą, że jeżeli inny klub poza Legią, to Manchester United, a tutaj Robert Lewandowski pozdrawia serdecznie. Robert wyjaśnił. A propos, słuchaj... Jak ktoś was strzela, to niech to będzie lewy. A propos właśnie tego meczu w 99, to kibice Bayernu zaczęli wychodzić tam na kilka minut przed końcem chyba meczu. Ktoś tam właśnie udostępnił taki wywiad i mówił, jak ktoś wszedł z powrotem, to kibice Bayernu płakali. Oni prowadzili, jak wychodzili, to prowadzili 1-0, tak, nie? Przecież, tak. Nie? I tam powiedzieli przecież, jak to jest, mówił, że koleś tak płacze, jak oni wygrali tytuł Ligi Mistrzów, nie? A oni jeszcze nie wiedzieli, że to się odwróciło całkowicie. Słuchaj, no to jest, wiesz co, to jest znak, że nie można wychodzić z... O Jezus Maria, jak się puściłem. Że nie można wychodzić z wyższej. Ja nie wierzę w to! Super, dobrze. Łuki ma zawsze szczęście, jak się mówi. Ja nie lubię takiego wychodzenia, wiesz, wcześniej się ze stadionu. Nie, tu to... A co się dzieje? Gonisz mnie? Dobrze, ładne podanie na dobieg. No jak to? Faul, karny, co jest? Stary, ja bym spakował tą kamerę i poszedł. To jak to? Przecież to był karny. Mam sobie pytanie od internautów, no. 3 pytania albo 4 nawet. Jakich polskich raperów słuchasz? Tak chcą się ludzie dowiedzieć. Wiesz co? O ile w ogóle słuchasz rapu, nie? Słucham rapu polskiego też również. No, kurde, mam mnóstwo znajomych z branży, to też nie chciałbym nikogo pominąć. Ale je bardzo lubię, jestem wielkim fanem i Sokoła, i Ostrego. Uważam, że robią kawał naprawdę bardzo. Pozdrawiam Ostrego, to z mojego miasta akurat. Także... Tak jest. Adam, pozdro. I to takie... Ma dużo, wiesz co, nie, mam, wiesz. I Sobotę lubię czasami sobie na przykład wrzucić, wiesz. I tak bardziej to wszystko trochę tak... Bardziej to wszystko na zasadzie, że znamy się, to posłucham, co zrobili nowego, nie? A, w ten sposób. Tak koleżeńsko? Albo się zajarasz, albo nie. No tak, no wiadomo, że wiesz, z Sokołem to byłem zajarany, wiesz, lata świetne temu, jak on tak naprawdę wszystko rozpoczynał. Oj, Kardyn, hej! Bałem się, że gwizdnie. Wiem. Fajnie fizykę zrobili. Słuchaj, za mikrofonu na ring. Można powiedzieć, że wróciłeś za światów. Powiedz mi, czy ciężko było ci przywrócić, nie? Bardzo ciężko, wiesz. No jednak tryb życia pewnie musiałeś zmienić drastycznie, nie? No tak, wiesz, wydawało mi się, że mam jakąś tam formę fizyczną, że ciągnę to. Dobra, brama. Ja, no. Co nie wierzę w to. Bardzo mnie spieszył. Że wiesz, jednak cały czas pozostaje aktywny sportowo, no ale jednak to nie jest taki wysiłek, abyś sobie tak z marszu wszedł i nagle rozpoczął bardzo mocne, ciężkie przygotowania. I bardzo mocno na początku martwiliśmy się o to w ogóle, czy się uda zrobić 60% mocy, bo okazało się, że tak długa przerwa jednak kosztowała wiele, wiele. A nie jesteś pierwszej młodości, jak to się mówi, no nie? Tak, więc z tym trzeba było walczyć, ale no... Wiesz co, jak postawiłem już cel, że wracam, no to oczywiście, ja mógłbym w zasadzie nic nie robić. O Jezu, poprzeczka. Boże, jedyny. Jesteś mu kwitasz mnie poprzeczka. A ja bardzo chciałem naprawdę dać dobry pojedynek, dobrze się pokazać i zaangażowałem się w 100%. Kosztem wielu obowiązków, skoncentrowałem się tylko na trenowanie. Naprawdę ciężko trenowałem, kosztowało mnie to wiele zdrowia, nie tylko fizycznego. Bo trzeba pamiętać, że cały czas ja mam mnóstwo innych obowiązków, wiesz, choćby takich czysto rodzinnych.
opieki nad dzieckiem, ale się udało, no i z tego się bardziej cieszę. Cieszę się, że udało się dojechać bez kontuzji przede wszystkim do tej walki, że to jest istotne, walka się, że ta walka się odbyła, no bo dużo było takich urazów, które przeszkadzały cholernie w przygotowaniach, także nawet ja się cieszyłem samym wyjściem, wiesz, to że werdykt, wszystko to było naprawdę, to był tylko i wyłącznie dodatek do tego, że przetrwałem jednak, wiesz, całe przygotowania, wszystko, nie? No to prawda. Powiedz mi, rozmawialiśmy wcześniej, to nie będę zadawać pytania, czy byłeś na Old Trafford, nie byłeś, ale możliwe, że w lutym już będziesz, jak się uda nam... Muszę pójść, ale powiem ci, dlaczego nie byłem. Wiesz, no wypadałoby tak, jako kibic United, wypadałoby pojechać na Old Trafford, ale mam kilku znajomych, którzy na tym Old Trafford... Ajajajajaj... Weszło, nie? Nie, z boku, ja też myślałem, że się... Którzy byli i wiesz, i przysypiali, nie? Że to jest jednak inna kultura kibicowania. Ja byłem na stadionach w Anglii i faktycznie tak jest. Ja się bardziej odnajduję na naszym polskim piekiełku. Ja tak samo, ale piłkarsko jest inaczej. Nie, no wiesz, no piłkarsko to nie ma o czym mówić, ale kibicowsko to nie jest mój klimat do końca i... Jednak to nasze polskie podwórko wymiata, nie? Tak, kibicowsko tak, więc tak, wiesz, nie mam takiej presji, no. Miałem być gdzie? Na wyjeździe na Chelsea, jak United grał, wypadł mi w ostatniej chwili przez robotę, to nie nowość, bo ja mam niestety bardzo często odwoływane różne rzeczy. Przez obowiązki, ja też wiesz, ciężko tak grać i ten. I gra, no właśnie. Chyba pamiętaj, miałem... facet nie jest ten, nie jest w ogóle, nie ma podzielonej uwagi, jak mówi, że ma, i to znaczy, że kłamie. Plus 100, co doda arbiter. No, może być groźnie. Centra bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Ajajaj, Roman. Ucieknie. Przekombinował. Także nie byłem, ale na pewno po prostu będę, żeby zaliczyć. Lukaku znalazł się na czystej pozycji. Jest! Udało się. Słuchaj, teraz pytanie z cyklu. Kłótnia z żoną, bo odgrzeje trochę kotleta. Tak jak żony nie mam podczas kłótni odgrzewać kotleta. Ja w rozwodzie jestem. A, no to znasz dobrze temat, nie? No. Więc słuchaj, mam zamiar odgrzać trochę właśnie swojej przyszłości. W 2004 roku wygrałeś chyba swoją pierwszą tam galę, tak? W Mariocie. I potem, słuchaj, dwukrotnie wychodziłeś do finału i dwukrotnie przegrywałeś z Antonim Chmielewskim. I powiedz mi, bo chciałbym to porównać troszeczkę do starć piłki nożnej. Załóżmy, wiesz, bo... Jak to wpłynęło na ciebie ta porażka? To dwie porażki właściwie. Pytam dlaczego, bo wiesz, jeżeli dany na przykład klub piłkarski przegra jakiś mecz, to ma pewność, że z tym samym klubem spotka się za pół roku, załóżmy, nie? A w MMA jest no, ciężko ślubować rekord z jednym zawodnikiem i możliwość spotkania się z nim ponownie no, nieraz jest niemożliwa, nie? I powiedz mi właśnie, czy jakoś to wpłynęło na ciebie w tamtym czasie, nie? Nie, wiesz co, ja byłem świadomy tego, że Antek jest zawodnikiem, jeżeli chodzi o wszechstronność. On judoką był chyba. A judoką, wiesz, ja wtedy o parterze nie miałem zbyt dużego pojęcia, więc wiedziałem, że jak ta walka pójdzie do parteru, to będę miał bardzo trudno i faktycznie niestety to się sprawdziło, no i dwa razy mi powiedział. Wykorzystał tą słabość trochę, nie? Tak, no, musiało trochę czasu upłynąć, żebym ten partner złapał na taki poziom, żebym czuł się na tyle pewnie. To wiesz, to też inne czasy były tego sportu, wiesz, raczej niewielu było zawodników takich, którzy byli, wiesz, mocno wszechstronnie przygotowani do walki w każdej płaszczyźnie, to znaczy każdy robił jedną płaszczyznę dobrze, a drugą tak naprawdę dopiero się uczył. No. Czyli miał takie swoje rzemiosło wyrobione, a resztę po prostu... No, po prostu, wiesz, parterze, którego ja nie znałem wtedy, nie? Teraz myślę, że to w ogóle żeby przynieść to w czasie, to wyglądało to zgoła inaczej. Ale nic się dzieje się bez przyczyny. Ja nie jestem taki, co tam, wiesz, płaczą po porażkach, czy wychodzą w poduszkę, tylko do roboty. Powiedz mi, twój ulubiony zawodnik UFC? Pytam zarówno o aktualnego, jak i takiego ever, wiesz. So, ja bardzo lubię Kane'a Velasqueza, który niestety przez miliard kontuzji no mały jednak problemy z powrotem do tego, żeby wrócić do tego, no poczekaj, bo właśnie Lewandowski gram, to zapakuje. Nie, proszę, nie. Co, gramy do grywka, nie? Tak. Klasycznie. Ale odcinek się nie duży, wiesz, bardzo lubię. No wiadomo, że Conor McGregor, jeżeli chodzi o sportowiec, trochę ta postać przekoloryzowana już, że za bardzo może mi nie do końca podchodzi, ale sportowo jest fenomenalnym strajkerem. Nie, tak, nie no, on nadrabia naprawdę, to akurat ja akurat jestem fanem Nate'a Diaza, więc... Ja też bardzo lubię Diaza, wiesz, graczy Diaz w ogóle za podejście do życia i do walki. Ja ogólnie, wiesz, to, gdybym miał właśnie powiedzieć swojego ulubionego takiego z UFC, no to ja nie mam takiego, bo ja lubię kilku. Bardzo kiedyś chyba lubiłem bardzo Franka Mira na przykład, uwielbiałem gościa na przykład. No, koleś dla mnie naprawdę był... Wcześniejszy czas jeszcze. No tak, Donald Cerrone, bo tego gościa ja uwielbiałem. No, będzie w Polsce teraz, ja też bardzo lubię.
Lubię widowiskowo walczących gości, no. Ben Henderson jest chyba takim zawodnikiem, nie? Co, ja pamiętam, jak on wyszedł z takiej nieprawdopodobnej balachy, miał normalnie, wiesz, wygiętą rękę w drugą stronę zupełnie, tak? Znam temat, kiedyś też nie wiem. I on tego nie odklepał, on tą walkę potem wygrał, ja pamiętam, nie? Szkoda, że nie opanował. Wejdzie? Nie. Strzela! No, mam jeszcze do ciebie jedno pytanie przygotowane, więc, ale to pod koniec dopiero i to będzie bomba dla ciebie. No dobrze, to czekam w takim razie, a propos bomby, to trzeba coś odpalić, bo to się zamoliło strasznie ta gra. Jednak no ciężko jest, nie? Wymyśliłem w ogóle, ta FIFA miała być tak naprawdę dodatkiem do całej tej akcji, ale Arturo Vidal wychodzi zupełnie inaczej, kurde. Nie, bo trzeba się skoncentrować, wiesz. Nie, ciężko jest właśnie rozmawiać, ja naprawdę, wiesz, bo inaczej, wiesz, jak tu w grę wchodzi, jak to będą ludzie oglądać, ja nie chciałbym przegrać w pierwszym odcinku za bardzo. O, ale żeś to gol. No, piłka ale ładna gram. Tak, to jest bramka, proszę państwa. Miller? Kto to przyszedł? Niesamowite emocje na nie wiem, chyba Miller. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nikogo innego. Tylko daleko mam ten ekran, ja zawsze widzę troszeczkę gram. Ale grał będę środkowanie, ale ktoś strzeli bramkę. No Rudy, a teraz wszedł dopiero, właśnie go wpuściłem przed chwilą za Ribery'ego. Rudy fajną bramkę na mistrzostwach teraz strzelił, widziałeś w eliminacjach? W okno z dystansu, ale tak sieknął. Przyznaję, nie widziałem. No już blisko pole karne. Ty co on zrobił? Miał to na głowie. Ten sędzio rożny dobrze. Tyle dobrze. Piłka wyszła na aut bramkowy za chwilę. Słyszałeś, nie ma rożnego. Na państwa ekranach jeszcze raz sytuacja, która zapewniła prowadzenie w końcówce meczu. To sędziuje. Powiem, sędzio Czyżniewski, trzymając się naszych tych klubowych sympatii. A tak ci powiem, słuchaj... Najgorszy dzień mojego życia, jeżeli chodzi o kibica swoją karierę. Ja ci powiem na przykład, jeżeli chodzi o kibica... Tam jeszcze chyba Legia strzeliła, pamiętam, na 3-3 chyba, nie? Czy na 3-2, ale ze spalonego. Nie, było 2-0, chyba do 87 minut. Tak, ale chodzi mi, że jeszcze podczas tego tam Legia strzeliła bramkę ze spalonego, nie uznali, nie? Coś tam właśnie... Nie, to jest sprzedany mecz. Nie, no nie! Kupiony 100%. Kontuzja sędziego, wiesz, na koniec, by czas zyskać. Nie wierzę w przypadek. Jest! Powiem ci, że ulżyło mi, nie? Zagadałeś mnie teraz jeszcze tym, wspomniałem sobie to i miałem w głowie jeszcze obrazki i w ogóle się nie skoncentrowałem. Ale będzie ale co by nie patrzeć, to naprawdę mecz do historii przyszedł polskiej piłki, nie? No tak, to będzie ale jeszcze czas. Ja miałem wtedy 7 lat. Nie, wiesz, życzę wam, żebyście wrócili do Ekstraklasy, bo to zawsze, wiesz, zawsze fajnie, dodatkowa taka... Dodatkowe smaki, wiesz, takich rywalizacji, czy u was... Jeszcze jak ktoś ogarnia tematy kibicowskie, to ogólnie spoko, nie? No, dlatego ja wiesz, akurat widzę, widziałbym z powrotem w Ekstraklasie. Wyrównująca bramka, no i są takie ekipy, które zasługują szczególnie, już nawet nie chodzi o ten widzę, ale ogólnie są ekipy, które naprawdę fajnie się kibicowsko... Moim zdaniem na przykład Sandecja bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo teraz na wyjazdy fajnie jeździli. I im potrzebna była ta ekstra klasa, tam Mroczkowski u nich chyba. Fajnie, fajnie grają, wiesz, ja lubię takie zespoły, wiesz, na przykład takich walczaków, że abstrahując do tematów kibicowskich, nie? Jak ta Sandecja przyjeżdża, wszystkich, wiesz, nie ma jakichś, no Jezus, nie ma kompleksów jakichś dużych względem ekip, takie polskie Hoffenheim, bym powiedział. No, dokładnie, to jest, to się ceni. Albo takie Leicester na przykład, nie? To ten mistrzowski ten sezon Leicester też naprawdę. Nie wiem, sporo przestrzeni. Tam jakiś koleś w ogóle postawił ogólnie na Leicester, nie? Słyszałem o tym. Zgarnął podobno troszeczkę. Ma do kogo zagrać. Przejęli piłkę, popatrzmy. O Jezus, nie wiem pomysłu w ogóle. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Mogą teraz skarcić rywali. Aj. Podanie niecelne, w efekcie piłka poza boiskiem. Karne i zobaczysz, co się dzieje. A to nie, no nie będzie karny, co ty? Teraz lecę. Ander Herrera. Wygłupiaj się. Marcus Rashford. O Jezu, jak on spudłował tym ślizgiem. United wyprowadza... Uja, to Dawidek. Dawidek to takie rzeczy, to wiesz, natychmiast. Noje. Do końca dogrywki mamy jeszcze 7 minut. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. A co sądzisz o Brocku Lesnarza? Spójrzmy.
On taki jest z średnio lubiany, nie? Średnio lubiany, ale naprawdę on jest podpowiedź. Przyszedł, dostał szybciutko mistrzem wagi ciężkiej, mimo że wyśmiewamy, że z tego fate wrestlingu, ale on jest kurde, wiesz, bazę miał taką przecież z zapasów, plus gabaryt swój, że naprawdę to była fajna era. I też strzał dziesiątkę UFC, że zatrudnili, wiesz, Brocka Lesnara, mimo całego hejtu, wiesz, ortodoksyjnych fanów MMA, nie? On pokazał, że przychodzi, robi. Odrobił lekcję. Moim zdaniem Pudzian też może być taką osobą, nie? Bo Pudzian jest taką osobą, dokładnie. Odrobił dokładnie lekcję, bo o ile nie jestem w ogóle ogólnie fanem mega jakiegoś właśnie polskiego KSW, tak Pudzian naprawdę odrobił lekcję, nie? Myślałem, mówię, kurde, naprawdę... No, jest to polskie MMA, tak naprawdę możesz podzielić na erę, wiesz, na erę przed Mariuszem, a po Mariuszu. To jest naprawdę skok, jeżeli chodzi o popularność. Dyscypliny bardzo, bardzo duży. Dobra, ostatnia minuta. Pytanie, gdzie masz bramę? Nie wbiegasz Dawidem w pole? A nie, ja gram Dawidem przecież. Ty masz to Jerka. Odważnie. No i skrzydła. Zaraz moja instalacja. Zostanie no panie sędzio. Panie sędzio. Skończył. Wizdek arbitra. Jeszcze pościemniał mi gitarę. Teraz wyty karny. To klasycznie chowamy pady pod stoły. A nie, jeszcze nie pad. Jeszcze nie. To jeszcze to wygram. Panie Turku, kończ ten mecz. A propos Turków, słuchaj. Odkąd Turek prowadził mecz Manchesteru, słuchaj, w 2013 roku w Lidze Mistrzów z Manchesterem i dał mi słusznie na niemu czerwoną kartkę, od tamtej pory stary nie jem kebab. Od 4 lat już nie jem kebab, stary, naprawdę, nie? Powiedziałem konsekwentnie i się trzymam cały czas, nie? Dobra, o, nadrobiłem trochę tej statystyki. Trochę statystyki, tak, strzał duże, mała cena. Ten Bayern cię uratował. Dobra, ja to jadę na żywo. Ale chcesz, żeby Lewandowski, wiesz... Na koniec, decydujący karny, wiadomo. Lukaku, nie wiem, czy będą te strzałki, ta, trzeba je zlikwidować. O, udało się. Ewka. Dawidek obrócił. Pewnie i bezbłędnie. Jest! Czułem, żeby strzał właśnie w strzał miejsce, co ja. Fantastyczna obrona bramkarza. Cały jego zespół odetchnął z ulgą. Taka skuteczna interwencja nie zdarza się. Zgnij na środek. Znakomity gol. Karny niestety. Bardzo niestety to loteria. Wszystko wyciąga. Ty Lewandowski może nie mieć za chwilę czasu, żeby... No niestety chciałem wylewego. Teraz się rodzę. No Juras, strzel teraz, bo... Nie, w karne zawsze nie. To jest loteria, ser, ja też nie byłem jakimś kozakiem nigdy. W karnych... Aj, widzisz, nie wiem. Przynajmniej jeden. Łysy Roman. Aż Fordzik? O, to pudło. Nie, gdzie? Rashford? Ty już to zrobił. Dobrze. Spudowany jeden. O, Vidal to po poprzeku. Jest! Mamy to! Dobra, Juras. Udało się Jurasa wyjaśnić dopiero w karnych, ale... Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, nie? Niestety, dokładnie. Czyli dwa razy prowadził, nie? 2-1, czy 2-0, żeś prowadził? Muszę z tym żyć teraz, nie wiem, sorry, ale ten humor mi się łapie, także jakbyśmy mogli kończyć. Nie, żartuję, spokojnie. Juras, ostatnie pytanie ode mnie, żeby troszeczkę śmiechu na koniec było. Słuchaj, sytuacja z twojego życia, w której oczywiście brałeś udział, za którą ci wtedy było tak mega wstyd, wiesz, żebyś się spalił ze wstydu, a teraz ją, wiesz, wspominasz tak dobrze. Jesteś zawodnikiem MMA, więc na pewno wierzę się, że jakiegoś kąska tam, na pewno święte nie było. Wiesz, ja generalnie w życiu zrobiłem mnóstwo głupot, za które mógłbym się wstydzić. Ale tak, chociaż jedną... dorosłem do tego, aby zawsze mówić, że żałuj tylko tego, czego nie zrobiłeś. Wiesz co, no mam jedną taką sytuację, której naprawdę do tej pory zresztą wspominam ją przy okazji różnych wydarzeń, że nie mam w ogóle złodziejskiej nity, wiesz, jakiejś smykałki. Że kiedyś pamiętam, miałem autobus 10 lat, 10, 11, 12 nawet mógłbym mieć już. Jakoś tak w miarę wcześnie. Pamiętam, że ze sklepu, jak zawsze przy ladzie były cukierki podostawiane, to takiego Michałka jednego, wiesz, po prostu ukradłem go, nie? I żeby było śmiesznie, to wziąłem, ukradłem tego Michałka. Wyszedłem oczywiście ze sklepu. Siedziałem na murku za tym sklepem, nie skłamię, jak powiem, 45 minut, godzinę nawet. Wiesz, nie zjadłem go i cały czas, wiesz, rozmyślałem, wiesz, że ukradłem go i wyrzuty sumienia zaczęły mnie tak, wiesz, atakować, że mówię, kurde, co to zrobię, no teraz wywalę go czy coś, wiesz. Wziąłem, zrobiłem coś takiego, no było mi wstyd cholernie, nie? Ale wróciłem do tego sklepu i po prostu odłożyłem go na miejsce, nie? I wysiadłem, powiedziałem, że, wiesz, że nie, no, że nie nadaje się na złodzieja, bo mnie, wiesz, Michałek mnie
nie pokoną. Ja myślałem, że to co sam Michał teraz walczy, Materna. No, to taki dużo sytuacji, wiesz, ja miałem dosyć, cały czas mam dosyć ciekawe życie, więc do tej pory zdarzają się sytuacje, na które mógłbym się wstydzić pewnie. Żeby być też właśnie ten, żeby nie oczerniać tylko ciebie, my kiedyś żeśmy z kolegami zrobili bramkę na wesele, to za czasów Gnojka, zrobiliśmy bramkę na wesele, okazało się, że to karawana. No serio, nie? To... Ale przypuściliście iść, czy nie? Nie, no potem tak, żeśmy się skapnęli już, nie? Nie, na stypy to też flaszka na pewno jakaś była. Dobra, moim gościem był Łukasz Juras-Jurkowski, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Fajnie, że znalazłeś czas i do zobaczyska, może na Trafford kiedyś w końcu, nie? No myślę, że tak, coś to wiesz, ja jestem tutaj na Łazienkowskiej 3. Zawsze. Wiemy, gdzie go szukać.